Biligo. Grupa wojskowych chcieli za wszelką cenę zwerbować. W konsekwencji doprowadziło to do śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Najbardziej prawdopodobną datą tej śmierci jest 25 października 1984 roku. Przez kolejne 5 dni resort spraw wewnętrznych i generał Kiszczak przygotowywali się do tego, aby zatrzeć ślady i podać ustaloną przez siebie wersję tego morderstwa. Ciało było księdza wrzucane do wody, wyjmowane, a następnie 30 października 1984 roku ujawniono to w sposób taki bardzo medialny. Mówimy o hipotezie śledczej, czy mówimy o rzeczy, która po prostu jest, opiera się na dowodach? I To nie jest już hipoteza śledcza. Ta wersja rysuje się na bazie ustaleń dokonanych w tym śledztwie. Zarówno tych ustaleń śledztwa z lat 90-91, jak również śledztwa prowadzonego już przez prokuratora Witkowskiego w Instytucie Pamięci Narodowej w latach 2002-2004. Ja przypominam sobie, że jak zajmowaliśmy się tą sprawą w ramach przygotowanego reportażu telewizyjnego, dotarliśmy do osoby, która była opiekunem psa katowickiego milicjanta, który w Toruniu był 45 minut po chwili porwania. I dokonywał oględzin. Ten pies zbierał ślady z siedzenia, na którym był przetrzymywany była wykonywana z nim próba doprowadzenia po śladach, po tropach, gdy on chwycił ten trop zapachowy, poprowadził 200 metrów do przodu, wzdłuż szosy toruńskiej, do bocznej drogi skręcającej w kierunku miejscowości Górsk. Jak mówił pan świętej pamięci, bo już ten milicjant nie żyje, ale złożył odpowiednie zeznania, no, z tego co wiem. Zachowanie psa było bardzo zdecydowane. Znaczy, ten trop musiał być wyjątkowo silny. Trzykrotnie była powtarzana ta próba. Trzykrotnie wskazywało na to, że ciało księdza, nie wiadomo czy sam ksiądz na własnych nogach, ale postać księdza musiała się być przetransportowywana, przemieszczać się od samochodu 200 metrów w kierunku tej bocznej drogi. I tam pies gubił trop na poboczu. Pamiętam przekonanie tego człowieka, do którego dotarliśmy po 20 latach. On miał niezachwiane przekonanie o tym, że to musiało być, tak musiało to przebiegać, a był to doświadczony wówczas milicjant pracujący dla spraw, różnych spraw kryminalnych województwa wówczas toruńskiego. No to stoi w sprzeczności z wersją, która została przedstawiona na procesie toruńskim. Jego notatki służbowe nie zostały wzięte pod uwagę. Nie znajdują się w aktach sprawy z 1985 roku Sądu Toruńskiego. Tak, to jest jeden z kluczowych elementów tej sprawy, z kluczowych wątków, być może nawet najważniejszy. Jak już tutaj wspomniano, w trakcie śledztwa tego milicyjnego podjęto ten wątek milicyjnego psa, który trzykrotnie nawęszył ślad księdza i trzykrotnie okazało się, że ten ślad w pewnym momencie się urywa. Ten wątek został podjęty przez prokuratora Andrzeja Witkowskiego, a on przeprowadził wiele eksperymentów, wizję lokalną, przesłuchał świadków, zapoznał się z notatką z tych czynności wtedy w 1984 roku, bo ona trafiła do akt śledztwa. No i ustalenia, jakie dokonane zostały na bazie tych czynności, one jasno wskazują, że ksiądz został przetransportowany do innego zupełnie samochodu. To pozostaje, tak jak tutaj już zostało powiedziane, sprzeczne z tą wersją, którą przyjęto w trakcie procesu toruńskiego. Według prokuratora Andrzeja Witkowskiego to był taki celowy ślad, który został zostawiony w aktach tego śledztwa z 1984 roku, aby w przyszłości łatwiej było odkryć, że wersja ustalona w śledztwie wtedy w śledztwie nie jest prawdziwa. To jest, tak jak powiedziałem, jeden z kluczowych wątków tej sprawy, wskazujący, że mamy do czynienia z inną grupą i że jest to prawdopodobnie grupa
wojskowa, grupa wojskowych z wojskowej służby zewnętrznej, która, tak jak ja już wcześniej powiedziałem, prowadziła działania monitorujące grupy Piotrowskiego, niejako zabezpieczała tą grupę Piotrowskiego na polecenie szefa resortu spraw wewnętrznych generała Kiszczaka od września, od połowy września 1984 roku, a więc blisko na miesiąc przed tym zdarzeniem, kiedy doszło do porwania księdza wieczorem 19 października 1984 roku. Całej sprawy widzimy rolę zeznania osób oskarżonych, a następnie skazanych, bo one dostarczają tak naprawdę prokuraturze świadectw, jak to się właściwie odbywało. Jest właściwie jedyne świadectwo, zeznania nauczonego świadka, który był niejako ofiarą, jest osobą, która jest tutaj, która ocalała z tego porwania. Mówimy o kierowcy księdza, o postaci Waldemara Chrystuskiego. Na czym polegają kontrowersje wokół jego roli w tej sprawie? Te kontrowersje zostały zbadane szczegółowo przez prokuratora Andrzeja Witkowskiego. To znaczy on bardzo szczegółowo zbadał wersję, którą podaje Chrystuski w swoich zeznaniach. I w wielu momentach ta wersja została wykluczona. Myślę, że opinia publiczna już wie, że ten jego skok z samochodu był po prostu niemożliwy, że cały szereg zdarzeń, jakie podał Chrystowski, nie mogły mieć miejsca. Prokurator weryfikował już samą osobę Chrystowskiego, jego związki, tak założył przynajmniej, jego możliwe związki ze Służbą Bezpieczeństwa. I to, co potem się działo z Chrystowskim, który, przypomnijmy to, otrzymał zadośćuczynienie, spore jak na ówczesne warunki, od resortu spraw wewnętrznych za rzekomy uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał skacząc z pędzącego samochodu SB-ku wiozącego księdza. Tak krótko mówiąc, ta wersja Chrystowskiego została podważona zdecydowanie przez ustalenia śledztwa. Nie rozstrzygniemy tego dzisiaj, bo niestety temat jest długi, a czas nam się kończy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. To wszystko dzisiaj w kulisach spraw. Moim Państwa gościem był pan doktor Leszek Pietrzak, historyk biegu IPN, a ostatnio autor książki na temat sprawy księdza Jerzego Popiełuszki, Szukając sprawców zła. A my usłyszymy się za tydzień, we wtorek o 20.15. Łukasz Kurc, dziękuję za uwagę. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20.30. Zapraszamy. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Wariant zmiany premiera na poważnie nie był rozważany, bo jedynym kandydatem mógłbym być ja, a ja takich planów nie mam. Tak w wywiadzie dla Gazety Polskiej mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodaje, na razie nie ma przesłanek nawet do zastanawiania się nad takim scenariuszem. Pytany, czy Polska będzie popierała starania Donalda Tuska o drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej, powiedział: sądzę, że przewodniczącym Rady Europejskiej nie powinien być człowiek, wobec którego być może stawiane będą poważne zarzuty. To nie będzie wzmacniało wspólnoty, jak dodał, wyraża swoje indywidualne zdanie. Jarosław Kaczyński, pytany o pojawiające się informacje prasowe, że PiS planuje przyspieszenie wyborów samorządowych, podkreślił, że nie ma takich planów. Nawet się nad tym nie zastanawiamy, zaznaczył. Tak samo jak nie ma planu wystawienia innego kandydata w wyborach prezydenckich za 4 lata niż Andrzej Duda. Mówiąc wprost, ani Mateusza Morawieckiego, ani nikogo innego poza urzędującym prezydentem nie zamierzamy wystawić, oświadczył lider Prawa i Sprawiedliwości.
przyszłym tygodniu wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawi podział nadzoru nad spółkami państwowymi po likwidacji Ministerstwa Skarbu. Zapowiedziała to premier Beata Szydło na konferencji po posiedzeniu rządu. Obecny na spotkaniu z dziennikarzami minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk wyjaśniał, że spółki będą przydzielane pod nadzór ministrów zgodnie z ich obszarem kompetencji. Dodał Kowalczyk. Chcemy powołać, no, tak to nazwijmy, jakąś radę do spraw spółek. Chodzi o to, aby też taka rada mogła akceptować, nominować kandydatów do ciał zarządzających, czyli do rad nadzorczych i do zarządów. Chodzi nam o to, żeby nie było ludzi przypadkowych, aby osoby, które będą nominowane do ciał zarządzających, spełniały wszelkie kryteria przygotowania merytorycznego. Ministerstwo Skarbu faktycznie ma być zlikwidowane w pierwszym kwartale przyszłego roku. 6 października w Krakowie Polskie Radio organizuje międzynarodową konferencję, na którą przybędą szefowie największych mediów publicznych w Europie. Celem spotkania jest rozpoczęcie dyskusji na temat kierunku, w jakim powinna podążać cyfryzacja radia na naszym kontynencie. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podkreśla, że taka debata jest bardzo potrzebna, bo radio analogowe prędzej czy później musi zostać zastąpione nowoczesnymi technologiami. Radio analogowe jest jedynym takim skansenem analogowym na tej częstotliwościowej mapie i wydaje się, że z tych względów, tak ogólnie nawet patrząc, los analogu jest przesądzony. Kwestia tylko, w jakiej technologii będziemy w przyszłości nadawać, w jakiej technologii będziemy słuchać radia, czy to będzie DAB, czy to będzie internet, czy to będzie jakaś inna forma. No przede wszystkim trzeba się nastawić na dynamiczną zmianę. Dzisiaj jest taka technologia, jutro będzie inna, trzeba być na to przygotowanym. Prezes Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk-Żyła podkreślała, że Polskie Radio nie chce lekkomyślnie niszczyć tego, co już zostało zbudowane w dziedzinie radia cyfrowego. Chce za to wypracować jakąś formułę dotyczącą tej technologii w całej Europie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na magazyn Świat w powiększeniu. Dziś przyjrzymy się Syrii, a potem relacjom unijno-tureckim. Syria, dlatego że coraz bardziej zacieśnia się oblężenie Aleppo, drugiego co do wielkości miasta w Syrii, kontrolowanego dotąd w dużej części przez antyasadowską opozycję. Ofensywa na to miasto ruszyła jakiś czas temu i już to oblężenie jest niemalże zaciśnięte jak pętla na szyi tych, którzy tego miasta bronią. Bardzo mocne ostrzały i bombardowania, zwłaszcza wschodniej części miasta. Zapytałem doktora Wojciecha Szewko, eksperta do spraw Bliskiego Wschodu, znawcy tamtego regionu, także analityka Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, właśnie o to, jaka dokładnie teraz jest sytuacja w oblężonym Aleppo. Znaczy, w tej chwili trwają walki w samym mieście i to zarówno w okolicach Cytadeli, jak i bardzo intensywne walki na północy Aleppo. Mamy do czynienia z nieustannym atakiem sił prorządowych, to głównie tak, palestyńskich milicji i tak zwanego NDF-u, czyli rodzaju pospolitego ruszenia, takich sił ochotniczych. Tam jest bardzo niewiele armii. No i z drugiej strony mamy do czynienia z kontratakami, z kontrostrzałem od ze strony różnego rodzaju grup rebeliantów. Rebelianci zresztą pokazują, głównie używają gratów, natomiast siły rządowe używają głównie swojego lotnictwa i czasami lotnictwa rosyjskiego. No właśnie, jakie jest wsparcie rosyjskie dla tej operacji? Znaczy, to jest trochę dwuznaczne, dlatego, ponieważ z jednej strony Rosjanie twierdzą, że oni w ogóle nie operują w samym Aleppo jako takim. Głównie oni bombardują Hamę i otwarte przestrzenie w okolicach Deir ez-Zor, twierdząc, że główną jak gdyby siłą tutaj bombardującą i walczącą w Aleppo jest armia syryjska. Natomiast jak jest w rzeczywistości, do dzisiaj nie wiemy, dlatego ponieważ to tylko i wyłącznie prawdopodobnie Amerykanie bądź Turcy, mając radary i obraz tych radarów, są w stanie stwierdzić, jakie samoloty dokładnie atakują Aleppo i czy to są syryjskie, czy rosyjskie. Bardzo często nawet wtedy, kiedy widzimy zdjęcia z bombardowań, to nie są bombardowania, tylko ostrzał artyleryjski. W związku z tym najczęściej dowód na to, kto zbombardował bądź kto
operował w jakiejś okolicy, to wygląda w ten sposób, że ktoś po prostu zrobił zdjęcie samolotu i stąd wiemy, że to był samolot i mniej więcej czyj. Jak wygląda, co wiemy o sytuacji humanitarnej w Aleppo? Sytuacja humanitarna w Aleppo jest tragiczna, dlatego ponieważ miasto jest w tej chwili w pełnym oblężeniu. Są tak zwane korytarze humanitarne, zaznaczone są na mapach, natomiast nikt z nich nie korzysta. Z jednej strony ludzie obawiają się ataków i bombardowań syryjskich czy rosyjskich, a z drugiej strony również dużo grup dżihadu, które kontrolują odcinki frontu, nie godzi się na to, żeby ludzie uciekali. Tym bardziej, że no niestety, ale jeżeli ci ludzie uciekną, to wtedy i nie będzie tam w ogóle cywilów, to daje wolną rękę siłom Asada po prostu do niepowstrzymanych, można powiedzieć, bombardowań, bo wtedy zostają w danym miejscu rebelianci. Czyli ta sytuacja się pogarsza i im głębiej będą te walki w mieście postępowały, tym będzie więcej ofiar cywilnych. Jakie znaczenie ma Aleppo dla całej wojny w Syrii? Bo tych miejsc bardzo różnych, frontów, grup jest bardzo dużo. Jakie jest znaczenie Aleppo? Czy Aleppo ma kluczowe znaczenie dla wojny, dlatego ponieważ jest to główne centrum gospodarcze, drugie co do wielkości w Syrii. Poza tym jest to, wiąże to, to właśnie Aleppo, północne Aleppo, bardzo znaczne siły prorządowe. Gdyby Aleppo zostało zajęte, to te siły mogą zostać przerzucone na inne fronty i tak naprawdę ta wojna szybko bardzo się skończy. Poza tym trzeba pamiętać jeszcze, że Aleppo i okolice Aleppo są bastionem rebeliantów ze względu na bliskość Turcji. Tam z Turcji nieprzerwanie dzień i noc idą transporty broni i zaopatrzenia dla rebeliantów, a w związku z tym, gdyby Aleppo upadło, a właściwie Aleppo i okolice Aleppo, no to w zasadzie wojna w Syrii może nie tyle byłaby zakończona, ale skończyłaby się bardzo szybko i dużym zwycięstwem wojsk Asada. Aleppo, drugie co do wielkości miasto Syrii, jedno z najstarszych w tym rejonie, jedno z w ogóle starszych na świecie. Mówi Pan o tym, że jest to ważny ośrodek gospodarczy, no to była taka finansowa stolica Syrii, ale dziś w oblężeniu, w dużej części zniszczona, to ile zostało jeszcze z tego znaczenia poza symbolem? Czy to znaczenia gospodarczego na pewno niewiele, natomiast cały czas musimy pamiętać o tym, że Syria jest dosyć rzadko zaludniona, szczególnie na wschodzie. Tutaj te główne centra również, w których mieszka ludność, to jest właśnie Aleppo, Latakia, Idlib i później na południe Hama, Homs, Damaszek. W związku z tym, natomiast wszystkie te okolice Rakka, Deir ez-Zor są to bardzo rzadko zaludnione tereny. Kto tak naprawdę kontroluje zachodnią Syrię, ten tak naprawdę kontroluje całą Syrię. Dlatego reżim Asada koncentruje się w zachodniej Syrii. Ważne jest również to, że zachodnie Aleppo jest taką stolicą wielokulturowości. Tam są chrześcijanie, tam są druzowie, tam są alawici, alewici, są oczywiście sunnici, kurdowie. Im dalej w kierunku Iraku, tym bardziej jednolity religijny zestaw, głównie sunnici. I z tego punktu widzenia również dla Baszara al-Assada stworzenie takiego alawickiego państwa, czy kontrola tego alawickiego państwa jest również kluczem do kontroli całej Syrii. Krótko mówiąc, całą resztę Syrii może oddać, natomiast tej części zachodniej no niespecjalnie. W tej chwili w Aleppo nie wiadomo, ile dokładnie jest ludności. Szacowane, ale to są bardzo ogólne szacunki, że jest cały czas około 500 000 ludzi. Niektórzy mówią 250 tysięcy, podawane są dane 600 tysięcy. No tu nie ma spisu powszechnego, tam nie ma możliwości tego zweryfikowania. Ale również i rebelianci walczą, ale bo właśnie ze względu na tą i symbolikę, i demografię. No właśnie, jaka jest szansa dostarczenia większej pomocy humanitarnej? Był rozejm, trwał około tygodnia. Teraz Unia Europejska oświadcza, że uruchamia specjalną akcję dla Aleppo. 25 milionów euro takich szybko wyasygnowanych mają być przekazane przez współpracę z ONZ-em. No jaka jest właśnie szansa dostarczania tam pomocy humanitarnej? Żeby pomoc humanitarną dostarczyć, potrzebna jest zgoda przede wszystkim stron walczących. Ja rozmawiałem z Polakami, którzy pracują w organizacjach humanitarnych. Oni opowiadali na przykład, że ostatnio nie jeżdżą do Syrii, dlatego ponieważ ilość łapówek, które muszą zapłacić po kolei różnego rodzaju wataszkom, którzy kontrolują fragmenty drogi, którą musi ten konwój humanitarny przejechać, jest tak wielka, że przekracza wartość tego konwoju po kilku kilometrach. Się pewnie przesadzają, ale to chyba oddaje rzeczywistość. Poza tym musimy pamiętać o tym, że teraz również taki konwój jest idealnym miejscem do przeprowadzenia prowokacji. Konwój jedzie, zostaje zaatakowany, potem strony oskarżają się wzajemnie o zaatakowanie. Bo tylko w
wtedy prasa napisze na pierwszych stronach, że oto zniszczono konwój z pomocą humanitarną. Czyli o ile taka pomoc jest niezbędna, to żeby ją skutecznie dostarczyć do miasta, musi dojść do zawieszenia broni, no przynajmniej na jakimś odcinku frontu. W tej chwili te odcinki frontu są niezwykle gorące. Miejsca, w których ten front był stabilny przez rok czy przez półtora, ten front się zaczął ruszać, a w związku z tym ten ostrzał dotyczy okolic, gdzie wojny tak naprawdę nie było przez długi okres czasu. Nie ma tam w tej chwili bezpiecznych korytarzy. I nie sądzę, żeby to się szybko wydarzyło. Tym bardziej, że wojska Asada w tej chwili, pomimo tego, że są słabe, to nie jest armia już, która jest zdolna do wygrywania bitew z partyzantami, ale jednak ze względu na to wsparcie lotnicze cały czas postępuje, więc oni się w prosty sposób nie zatrzymają. To znaczy każdy rozejm jest okazją dla rebeliantów do okopania się, do wzmocnienia obrony. I źródła te pro-SAA, czyli związane z Asadem, mówią wprost, że teraz już nie będzie rozejmu, że po prostu zajmą Aleppo. Tyle dr Wojciech Szewko, a już za chwilę przyjrzymy się Turcji i Unii Europejskiej. Polskie Radio 24. A w studiu już Karol Wasilewski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan dość ostro przypomina Unii Europejskiej, że mamy już październik, a więc miesiąc, w którym Turcja oczekiwałaby zniesienia wiz dla tureckich obywateli, wiz wjazdowych do Unii Europejskiej oczywiście, które miały być na początku w ramach tej umowy unijno-tureckiej zniesione od lipca, przesunięto to, mówiło się właśnie o jesieni. Turcja mocno mówiła do października czas Brukselo. Ta umowa zawarta między Unią Europejską a Turcją praktycznie zahamowała niekontrolowany napływ uchodźców z terenu Turcji do Grecji i dalej przez Bałkany do Unii Europejskiej, głównie do Niemiec, Szwecji czy Austrii. No ale z tym zniesieniem wiz jest kłopot, no bo Unia Europejska przedstawiła szereg wymogów Turcji. Wśród nich ten jeden, czyli reforma prawa antyterrorystycznego. Chodzi m.in. o definicję słowa terrorysta, terminu terrorysta, który jest zdaniem Unii Europejskiej zbyt szeroki. Turcja mówi, no ale my tego prawa nie zmienimy, bo my właśnie takiej definicji w swoim prawie potrzebujemy, bo mamy na przykład kłopoty z zamachami terrorystycznymi. Czyli co? Czyli październik będzie takim naprawdę miesiącem, kiedy Turcja mówi, sprawdzam Unię Europejską i jeśli nic się nie wydarzy, to będą kroki. Czy to jednak jest taki kolejny etap tylko tej gry? No niby mówi Recep Tayyip Erdoğan, gra się skończyła, ale ktoś mógłby powiedzieć, no, gra się tak naprawdę tylko zaostrzyła. Tutaj mogę na początku zacytować Mustafa Akıncı'ego, czyli prezydenta Tureckiej Republiki Północnego Cypru, od którego kiedyś miałem okazję usłyszeć, że w dyplomacji nie ma kropek, są tylko przecinki. I dotychczasowe relacje między Turcją a Unią Europejską zdawałyby się właśnie potwierdzać tę tezę, że to jest tak specyficzna relacja z różnych względów, między innymi ze względów na to, że to jest naprawdę głęboka relacja zakorzeniona w historii obu, nazwijmy to na tym etapie, tworów, w której są same przecinki, nawet jeśli wydaje się, że jest bardzo kryzysowo, nawet jeśli relacje zostały zamrożone, tak jak kiedyś to miało miejsce, to nagle następuje przełom i to, co ciekawe, najbardziej właśnie w tych momentach najbardziej kryzysowych te przełomy następują. I to jest jakby jedna z możliwych odpowiedzi na to pytanie. Druga jest taka, że Recep Tayyip Erdoğan jest postacią, która, no tak jak tutaj zwróciliśmy uwagę, zasadniczo jest postacią dosyć głośną i taką, która nie lubi dawać o sobie zapomnieć, a już zwłaszcza nie lubi dawać o sobie zapomnieć Zachodowi. Po pierwsze dlatego, że to zawsze fajnie brzmi w tureckiej polityce wewnętrznej, gdy jest polityk silny, gdy jest polityk, który mówi, to my dyktujemy relacje Zachodowi, i gdy jest polityk właśnie taki bardzo, no powiedzmy, asertywny, tak? Kwestia natomiast tej najnowszej odsłony relacji z Unią Europejską, ona rzeczywiście trochę przypomina tę tak zwaną grę w tchórza, tak, którą znamy chociażby z teorii gier, gdzie dwa samochody pędzą na siebie, tak? I ten, który stchórzy, wiadomo, straci uznanie, natomiast ten, który oczywiście wygra w tej swojej skali wypłat, no ma po prostu wygraną i uznanie. No ale jeśli oba samochody będą dalej pędzić i żaden nie skręci w prawo czy w lewo, to się zderzą. No to wiem, jaka jest skala wypłat, tak, dokładnie tak, to się zderzą. Natomiast
To jest też tak, że mamy również z Brukseli różnego rodzaju sygnały. I między innymi te sygnały brzmiały takie, powiedzmy gdzieś tam z miesiąc temu jeszcze takie sygnały otrzymywaliśmy, że tak, jest problem z tą ustawą antyterrorystyczną, ale być może i my, i Turcy jesteśmy gotowi na kompromis. Co ciekawe, z Ankary też były takie sygnały, że no my nie możemy, zdecydowanie nie możemy tej ustawy zmienić, bo no to jest ważny element tureckiej narracji, tak? Ponieważ Turcja cały czas musi w tej swojej narracji podkreślać, że ma problem z terroryzmem. Bo to jest potrzebne zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i dla polityki zagranicznej. Ale Bruksela zdaje się sugerować, że ta ustawa tak szeroko ujmująca terroryzm może być wykorzystywana po prostu do zwalczania opozycji. Bo Bruksela po prostu wyciąga wnioski z tego, co miało miejsce w przeszłości. Ta ustawa wielokrotnie była o to, znaczy ustawa była oskarżana. Decydenci tureccy wielokrotnie w tej relacji długiej, tak, Turcji z Unią Europejską, między innymi we wszystkich tych raportach Komisji Europejskiej, które 98 roku są przygotowywane dla Turcji, i w tych raportach Komisja Europejska podsumowuje postępy Turcji w zakresie wypełniania politycznych i ekonomicznych kryteriów kopenhaskich. Tam w każdym niemalże z tych raportów było podkreślane, że Turcja musi dokonać zmiany ustawy antyterrorystycznej. Niezależnie od tego, czy był okres, powiedzmy, zaognienia sytuacji w polityce wewnętrznej Turcji, tutaj oczywiście głównie zaognienia relacji między Turcją a partią pracującą Kurdystanu, czy był to okres uspokojenia, Unia Europejska na to zwracała uwagę. Natomiast tutaj właśnie przechodząc jakby do kolejnego wątku tej całej zarówno relacji, jak i tej wypowiedzi, no mamy też sytuację, można powiedzieć, wyjątkową w Turcji, tak? Ponieważ po nieudanym zamachu stanu, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, stan wyjątkowy, który zatacza tak naprawdę coraz szersze kręgi, i właśnie okazuje się, że no znowu ustawa antyterrorystyczna jest tam gdzieś tam z punktu widzenia oczywiście relacji Turcji z Unią Europejską problematyczna, bo rzeczywiście zamykane są chociażby media, czy jak wiemy zwalniani są nauczyciele, których oskarża się o wspieranie terroryzmu. No i teraz pytanie, czy tak jak się tutaj, jeśli chodzi o tych 10 około tysięcy nauczycieli z południowego wschodu Turcji, tak, którzy zostali oskarżeni o wspieranie terroryzmu i zostali na tym etapie chyba przeniesieni, jeszcze nie zwolnieni z pracy. Pytanie, no właśnie, czy to, co uważa się za podstawę tego posunięcia, no bo musimy zadać pytanie, 10 tysięcy nauczycieli, jak to możliwe, że w ciągu dnia, tak, jednego w zasadzie ich wszystkich zidentyfikowano i tutaj postawiono taki, czy wybrano taki czynnik, uczestnictwo w demonstracji przeciwko konfliktowi między Turcją a partią pracującą Kurdystanu. No i czy ci nauczyciele rzeczywiście popierają partię pracującą Kurdystanu? No w świetle tureckiego prawa antyterrorystycznego, to jest właśnie przykład, jak to prawo może być wykorzystywane i stąd też Bruksela na tym etapie, no jakby w pewnym sensie, pozostając gdzieś tam wierna tym swoim zasadom, powiedzmy, czy tak zwanym zasadom, jak to woli, no musi na to naciskać. No ale czy to jest możliwe, że Grecja jednostronnie Turcja jednostronnie zdecyduje się zerwać tę umowę i znów do Grecji, stąd właśnie przyszła mi do głowy Grecja, ruszą z terenu Turcji Syryjczycy czy Irakijczycy? No przecież to by wywołało, podejrzewam, w Brukseli dosyć ostrą reakcję, nawet biorąc pod uwagę to, że Unia Europejska reaguje wolno, że te unijne młyny, jak to się mówi, mielą wszystko powoli, ale nie wyobrażam sobie, żeby nad tym Bruksela przeszła do porządku dziennego. To jest przede wszystkim bardzo fajny straszak. I Turcja jest tego świadoma. Turcja jest świadoma też tego, na co my nie zwracamy uwagi tak naprawdę, ponieważ musimy też przyznać szczerze, że Turcja ma fatalną prasę na Zachodzie i my nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego. Ten nieudany pucz tego wcale nie poprawił. Dokładnie tak. Chociaż tutaj akurat Unia Europejska, przywódcy Unii Europejskiej czy państwo Unii Europejskiej starają się wykazać pewne, powiedzmy, wykonać pewne gesty, które zadowalałyby bardziej Turków po tym zamachu stanu niż wcześniej. Natomiast my nie dostrzegamy tego, że rzeczywiście Turcja dla Unii Europejskiej robi dość dużo. Natomiast w tureckiej percepcji nie ma tej wzajemności. To znaczy Unia Europejska nie robi dla Turcji wystarczająco dużo. I teraz dobrze by było, gdybyśmy to zachowanie Turcji przenieśli szerzej na troszeczkę na politykę międzynarodową, przynajmniej w regionie Bliskiego Wschodu. Bo też zwróćmy uwagę na to, co się dzieje chociażby w Syrii, prawda? Turcja z jednej strony mówi, że nie będzie się wywiązywała, to chyba z 5 dni temu raptem powiedział Recep Tayyip Erdoğan, zasugerował, że jak Bruksela się nie wywiąże, to i Turcja nie będzie się wywiązywać. Co w sumie z jednej strony jest dość jakby jasne, no bo skoro jedna strona z umowy się nie wywiązuje, to i druga nie będzie.
Natomiast z drugiej strony mamy rozważania Turcji dotyczące sytuacji w północnej Syrii i ciągłego wysyłania przez Turków sygnałów, między innymi przez tego samego Tayyipa Erdoğana, że tam sytuacja dąży, czy Turcy bezpośrednio dążą do stworzenia tej strefy bezpieczeństwa. Po co jest ta strefa bezpieczeństwa? Między innymi po to, to jest akurat ten wymiar humanitarny, żeby uchodźcy nie przedostawali się do Turcji, która no, też ma właśnie problem dość duży z uchodźcami. Tylko pozostawali w tej strefie bezpieczeństwa. Tylko pozostawali w tej strefie bezpieczeństwa. I to też jest taki sygnał Turków. To jest zresztą tak naprawdę nuta od dawna bardzo grana, co najmniej od 2 lat. Turków w odniesieniu do Unii Europejskiej. Ta strefa bezpieczeństwa, czy strefa buforowa, bo to różnie jest nazywane przez Turków, te dwie koncepcje różnią się od siebie, ale po prostu Turcy zamiennie posługiwali się i strefą bezpieczeństwa, i strefą buforową. I Turcy wskazują do swoim, tak naprawdę nie tylko Unii Europejskiej, tak tylko sojusznikom z NATO, że słuchajcie, no jest taka koncepcja rozwiązania tego problemu. Ona pomoże humanitarnie, ona oczywiście miałaby też odnogę polityczną, bo to by blokowało jakieś autonomiczne aspiracje syryjskich Kurdów na północy Syrii. To tego też musimy być świadomi i z tego powodu to wywołuje sprzeciw. No dobrze, ale skoro powiedzieliśmy o sytuacji Turcji, to warto też powiedzieć o sytuacji Rosji i w ogóle syryjskiego może reżimu. Ponieważ ostatnie chociażby bombardowania Rosji, czy ostatnie zaognienie, powiedzielibyśmy, konfliktu syryjskiego, zdaniem wielu analityków, którzy bardziej skupiają się powiedzmy na wojnie domowej w Syrii i znają się troszeczkę bardziej na polityce Rosji, jest ich zdaniem, zdaniem tych analityków, działaniem celowym, ponieważ właśnie kolejne fale uchodźców będą napierać na Turcję, kolejne fale uchodźców będą tym samym napierać gdzieś tam w perspektywie na kraje Unii Europejskiej. Bo to jest trochę taki efekt domina, prawda? Te kolejne klocki się przewracają właśnie, i gdzieś to się kończy w Berlinie. To jest właśnie tak. Dokładnie tak, element wywierania, można powiedzieć, presji. W związku z tym jest to bardzo skomplikowana układanka i dlatego też nie można wykluczyć, że strony, pomimo tej całej właśnie gry, prawda, w tego tchórza, że ostatecznie rzeczywiście wykażą wolę do kompromisu. Natomiast tutaj podkreśliłbym jeszcze raz, że nie będzie o to łatwo w aktualnych uwarunkowaniach. A może być tak, że strony po prostu zaczynają na zewnątrz wysyłać bardziej takie sygnały do swoich odbiorców, Recep Erdoğan do publiczności tureckiej, unijni przywódcy do publiczności europejskiej, pokazując swoją nieustępliwość, pokazując swoją twardość, pokazując jak bardzo to oni chcą drugiego przeciwnika zmusić do ustępstw, a tak naprawdę gdzieś tam w zaciszu gabinetów toczą się negocjacje, bo obie strony rozumieją, że to porozumienie jest obu stronom tak naprawdę potrzebne. Powiedziałbym, że to jest standardowa gra polityków, która jest jedną z najbardziej też niebezpiecznych gier w polityce międzynarodowej, prawda? Bo gdzieś tam w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że decydenci z jednej strony i z drugiej strony troszeczkę, w cudzym słowie to powiem, tracą kontakt z rzeczywistością. Tak jest troszeczkę w relacjach turecko-amerykańskich, gdzie mamy sygnały, że różnego rodzaju wypowiedzi tureckich decydentów, które mają na celu m.in. wywieranie nacisków na Amerykanów, no ale i też są przeznaczone na użytek polityki wewnętrznej, bardzo się Waszyngtonowi nie podobają. I tak też może być naturalnie w relacjach Turcji i Unii Europejskiej. Natomiast bardzo fajnie, że Pan zwrócił uwagę na ten wątek, ponieważ tak samo jak Unia Europejska potrzebuje Turcji, tak Turcja, pomimo tego, co oczywiście mówi, potrzebuje ciągle Unii Europejskiej. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, ja jestem ciągle mimo wszystko przeciwnikiem spłycania tego do kwestii takiej jakby dla nas najbardziej bieżącej, czyli kwestii interesów, czy kwestii jakichś tam krótkofalowych celów w polityce wewnętrznej. I posłużę się tutaj bardzo ciekawym przykładem, który też zauważył jeden z tureckich dziennikarzy, proszę mi wybaczyć, teraz już nie pamiętam, który. Natomiast ciągle w trakcie tej całkiem pokaźnej fali antyzachodnich wypowiedzi Recepa Tayyipa Erdoğana i innych tureckich polityków, które miały miejsce po tureckim zamachu stanu, jeden z tureckich dziennikarzy zadał pytanie, no dobrze, skoro tak krytykujecie tę Unię Europejską, skoro tak mówicie, że ona nie jest nam do niczego potrzebna, to dlaczego tak bardzo domagacie się wsparcia? I to jest bardzo ciekawy wątek, tak naprawdę, o którym bardzo często teraz zapominamy. Bo Unia Europejska z punktu widzenia Turcji to nie są wyłącznie interesy. To nie jest wyłącznie to, że to jest najważniejszy partner handlowy, że to jest brama gdzieś tam dalej, powiedzmy na zachód, że to jest gdzieś tam w dalszej perspektywie, no teraz już nie do końca jasne, tak, TTIP, czyli kwestia znaczących korzyści gospodarczych. To jest również kwestia pewnego projektu
modernizacyjnego, który pozostawił dość głębokie ślady w tureckiej tożsamości. I to jest też coś, co może zatrzymywać Turcję, wiązać Turcję z Unią Europejską. Oczywiście na tym etapie mamy też bardzo dużo sygnałów, że Turcja ma nieco inne, czy zaczyna mieć inne poglądy na tę sprawę. Szalenie fascynujące intelektualnie jest to, jak te sygnały, na przykład tutaj jeden tylko przykład podam, krytykę modernizacji tureckiej, tak, blisko 200-letniej, którzy mogliby powiedzieć, że 300-letniej, jak ją będziemy interpretować, tak, za 20 lat, bo być może to będziemy interpretować jako sygnały, że a zobaczcie, Turcja się oddalała już wtedy od Unii Europejskiej. Natomiast na tym etapie między innymi tego typu zachowanie tureckich polityków pokazuje, że ten wątek tożsamościowy, on wcale nie jest taki nieważny przy ocenie relacji wzajemnych. Czyli słowa, to, że od 53 lat każą nam czekać pod drzwiami, świadczą to, że Unia każe Turcji czekać, zdaniem Erdogana, świadczy o stosunku europejskim do Turcji. To jest nawiązanie do 1963 roku, odkąd Turcja ma status takiego stowarzyszonego wtedy jeszcze z tworzącą się dopiero wspólnotą europejską. To jest wszystko gra tak naprawdę. Być może. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Znaczy, może inaczej. To może być pewnego rodzaju gra, tak? Ale zwróćmy uwagę na ten jeszcze jeden wątek. Co powiedział Tayyip Erdoğan tego dnia? Słuchajcie, my jesteśmy gotowi. Tutaj oczywiście troszeczkę parafrazuję. To wy musicie zadecydować, czy jesteście gotowi na nas. Proszę zwrócić uwagę, on przerzuca odpowiedzialność na Unię Europejską. On nie chce tak naprawdę do końca stwarzać wrażenia i to samo jest w Brukseli. Bruksela też nie chce stwarzać wrażenia, że to odpowiednio Bruksela i Ankara są stroną, które zrywają tę relację. Nie mają ochoty na taką odpowiedzialność. To też coś mówi o tych relacjach, prawda? Mówi to na tym etapie tyle, że są to relacje no rzeczywiście trudne, w którym obaj partnerzy troszeczkę są świadomi tego, że no, nie dzieje się najlepiej. I zarówno wydaje się, że w Brukseli, jak i Ankarze na tym etapie, wydaje się, że nie zależy tak naprawdę bardzo na zbliżeniu. Ale obaj partnerzy chyba są świadomi również tego, że rozstanie to jest bardzo bolesna sprawa. Więc brak zbliżenia nie znaczy od razu oddalenie się w każdym razie na duży dystans partnerów. Tak czy siak, na pewno Grecja, już wspomniała tutaj, bardzo czeka na to, jakie będą te losy, no bo to do Grecji najwięcej trafia osób z Turcji, stąd też bardzo duże zainteresowanie władz Grecji właśnie przyszłością tej umowy. Bardzo dziękuję. Karol Wasilewski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, był moim i Państwa gościem. Dziękuję również. Michał Strzałkowski, do usłyszenia. Reklama. Dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour trwa szalona piątka. I jak na dłoni widać, że to się opłaca. Teraz ty wybierasz i kupujesz, a Carrefour zwraca ci za jedne zakupy z pięciu. Weź sprawy w swoje ręce. Odbierz kartę szalonej piątki lub zainstaluj aplikację Mój Carrefour, a za jedne zakupy z pięciu dostaniesz zwrot pieniędzy w e-bonie. Regulamin promocji w punktach obsługi klienta i na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Gijewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata na Rzeknieca. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Autopromocja. Jest 21. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Nie było wariantu zmiany premiera, mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji usłyszał Jarosław W., kardiolog z Lublina. Ewa Worobiec, zapraszam. W
Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Alfred Bujara z Solidarności przedstawił posłom argumenty przemawiające za projektem. Przekonywał, że nie zaszkodzi to rynkowi pracy ani obrotom całej branży. Mówił też, że choć Polacy w wielkich sieciach handlowych należących do obcego kapitału pracują więcej, zarabiają mniej niż osoby na tych samych stanowiskach na Zachodzie. Sieci straszące zwolnieniami w Polsce, w swoich sklepach w macierzystych krajach zatrudniają o połowę więcej pracowników niż w sklepach o porównywalnej wielkości działających w naszym kraju. Polski pracownik musi wykonać pracę, którą we Francji czy w Niemczech wykonują dwaj pracownicy. Dodatkowo otrzymuje za to kilkakrotnie niższe wynagrodzenie. Zgodnie z projektem zakaz miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Wyjątkiem mają być stacje benzynowe, piekarnie, sklepy na dworcach kolejowych oraz te punkty, w których za ladą staną ich właściciele. Za złamanie zakazu handlu może grozić grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat. Kaczyński tak zrobił, że do 2 lat. Ile to już treści, ale przede wszystkim należą się przeprosiny polskim kobietom. I te przeprosiny powinny wybrzmieć z pana ust i o to będziemy... Do 2 lat będziesz siedział. W ostatnich protestach na ulicy miast w Polsce i za granicą 100 osób w proteście przeciwko sejmowym pracom nad projektem zaostrzającym prawa aborcyjne. Protest był też relacjonowany przez media na świecie. W Warszawie, gdzie protest był najliczniejszy, na placu zamkowym zgromadziło się według szacunków ratusza około 30 tysięcy, a według policji 17 tysięcy osób. Pomysł z wygaszaniem gimnazjów trzeba odsunąć w czasie. Nadmuje Związek Miast Polskich. Samorządowcy twierdzą, że jeżeli rząd chce koniecznie wprowadzić swoją reformę, musi dać im więcej czasu na przeorganizowanie systemu szkół. Anna Gmiterek-Zabłocka. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk jest jednocześnie wiceprezesem Związku Miast Polskich. Jak mówi, na razie niewiele o reformie wiadomo. A reorganizacja systemu oświaty to duże przedsięwzięcie, łączące się ze zmianami obwodów szkół, ale też kwestiami finansowymi, bo trzeba w podstawówkach stworzyć na przykład pracownie fizyczne. Zwolnijmy tempo zmian i dobrze przygotujmy, żeby nie było ubocznych skutków. Związek Miast Polskich wyliczył, że gdyby teraz zlikwidować gimnazja, to w najbliższych 2 latach trzeba byłoby... Proszę nie leczyć ojca Ziobry. Ta reforma nie jest potrzebna, mówi cennastarz SZTP. Dzisiaj jest dużo chaosu, dużo niepewności. Czemu ma służyć? A to pytanie pani na to, że w najbliższy poniedziałek wtedy w 16 miastach wojewódzkich mają protestować nauczyciele SZTP. Anna Gmiterek-Zabłocka, TVP. Alarm powodziowy wprowadzono wieczorem w Jeszcze na Podkarpaciu. Od rana w regionie zanotowano blisko 100 interwencji straży pożarnej. Strażacy usuwają skutki gwałtownych opadów deszczu. Teraz na 3 rzekach przekroczone zostały stany ostrzegawcze i alarmowe. Na Podkarpaciu deszcz pada od wczorajszego wieczoru. Opady, chociaż mniej intensywne, prognozowane są też na jutro. Przypomnę, że wczoraj stany alarmowe ogłoszono również w okolicach Grzywca, Beskidach. Słuchasz informacji TOK FM. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu za miesiąc rusza z wielką przebudową. Za 3 lata lecznica aż 5-krotnie zwiększy swoją powierzchnię. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Najpierw wykonawca zbuduje wielopoziomowy parking oraz budynki techniczne. Potem zacznie się budowa nowych obiektów z m.in. oddziałem ratunkowym, lądowiskiem dla helikopterów i centralnym blokiem operacyjnym. Ogromnym wyzwaniem będzie zapewnienie ciągłości leczenia, przyznaje dyrektorka lecznicy Sylwia Sobczak. Wiem, że będzie to bardzo trudna dla nas inwestycja, dlatego że będziemy pracować na żywym organizmie. Przyjmujemy rocznie ponad 75 tysięcy hospitalizacji i ponad 300 tysięcy porad udzielane, jeśli chodzi o porady specjalistyczne. W związku z tym ci wszyscy ludzie będą nadal przyjmowani i nie może tego... No a ten Hugo to wiesz, jest winny, bo on właściwie srał długo. Najgorszy. Tak. No wprawdzie zapowiadano zmiany w Konstytucji, nie nowe zapowiedź ustalenia mórz poczynionych w ramach Unii, ale miałoby zapobiec narzucaniu Węgrom kwot imigrantów w przyszłości. Na Polskiego Radia, Paweł Czartoryski. Przeprowadzonym w ostatnią niedzielę referendum przeciw obowiązującym kwotom relokacji uchodźców wypowiedziało się 98% głosujących Węgrów. Frekwencja wyniosła niecałe 44%.
czuje się to tak, pogoda zła. Wszystko teraz dzieje się tak źle właśnie. Coś się dzieje źle to wszystko. Właśnie. Bardzo źle. W górach opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w najwyższych partiach Tatr do 20 cm. W nocy na termometrach od 2 do 6 stopni. Kolejne informacje w TOK FM o 22:00. Pogoda w nocy od wschodu kraju postępujące opady deszczu i na wschodzie najchłodniej od 3 do 5 stopni, maksymalnie 6 w centrum kraju, 7 na zachodzie do 10 na Pomorzu, a jutro ma już padać w całym kraju. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Także proszę do biegu się przygotować, nie sport. Oczywiście, że ten sport będzie. Wszystko będzie. Ja nie mówię, że sport nie będzie. Będzie. No tak, oczywiście. Tak. Smród, wszystko stoi, zakorkowane w Warszawie. Fatalnie. Tak. Obrzydliwa jest ta pogoda, obrzydliwa. Oczywiście. Tak, tak. Oczywiście. No. Także straszne to są te sytuacje. Straszne. Do maratony dzieci, filmowe. Ale nie tylko do dzieci, do młodzieży, do osób dojrzałych, które chciałyby podreperować trochę swoje kompetencje medialne. Czyli poruszamy się w takim bardzo, bardzo cyfrowym świecie i staramy się przybliżyć go tak, żeby łatwiej nam było zrozumieć to, co się dzieje, czy wokół sieci, wokół internetu, wokół narzędzi wykorzystujących nowe media, ale także staramy się, tak jak powiedziałam, pokazać to, co jest najciekawsze, co było i jest najciekawsze w kulturze audiowizualnej. Wirtualną podróż po Nina i tę rzeczywistą również rozpoczynamy w Czerwonym Kubiku. Jest to wejście do instytutu i kierujemy się w zasadzie chyba najważniejszej, bądź jednej z najważniejszych przestrzeni instytutu, archiwum Nina. Archiwum Nina to jest miejsce otwarte dla publiczności, w którym użytkownicy mają dostęp do ponad 10 tysięcy materiałów audiowizualnych, które przez te lata były gromadzone przez Instytut. Bezpłatnie, przepraszam? Oczywiście, że bezpłatnie. Wszystko, co proponujemy Państwu w siedzibie Nina jest bezpłatne. Te materiały to filmy, które mogą już Państwo znać z portalu, które Nina wydaje, nina.tk.pl, ale tam znajdą się też materiały, które ze względu na przede wszystkim prawa autorskie nie mogły zostać udostępnione w internecie. Są tam animacje, dokumenty. Wszystko, co proponujemy Państwu w siedzibie Nina jest bezpłatne. Te materiały to filmy, które mogą już Państwo znać z portalu, które Nina wydaje, nina.tk.pl, ale tam znajdą się też materiały, które ze względu na przede wszystkim prawa autorskie nie mogły zostać udostępnione
w internecie. Są tam filmy takie jak Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy, walkover Jerzego Skolimowskiego, animacje, dokumenty. W archiwum Nina będzie można zobaczyć między innymi film Joanna Anety Kopacz, film, który był nominowany do Oscara, tak, w kategorii najlepszy dokument krótkometrażowy. Są rejestracje spektakli, między innymi Teatru Dnia Ósmego. Tam będzie można też zobaczyć Między nami dobrze jest Grzegorza Jarzyny, materiały z Wideo Studio Gdańsk. Jest to bardzo ciekawa baza również dla badaczy, do osób, które są zainteresowane kulturą audiowizualną, do celów edukacyjnych również. Agnieszka Wolak z Narodowego Instytutu Audiowizualnego była gościem programu Przeżyj to jeszcze raz z Radiem Pogoda. No a teraz pora na Antologię Gwiazd. Dziś Zdzisława Sośnicka. Antologia Zdzisławy Sośnickiej. Żegnaj. Sośnicki. Tak. Bo twój naród, naród zawsze wierny Bogu. Ja myślę, że nie przepadam właśnie za takim określeniem, że się coś komuś należało, ale w tym przypadku rzeczywiście tak jest. Te intencje i modlitwę księdza biskupa Henryka wpisujemy wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli dnia dzisiejszego na to święte miejsce, szczególnie młodych maturzystów z archidiecezji warszawskiej, tych wszystkich pielgrzymów zorganizowanych, indywidualnych z Polski i ze świata, również diecezję kielecką, która rozpocznie dzisiaj czuwanie nocne, jak każdego miesiąca. Z wielu miejscowości, które przybyły tutaj, chcemy również włączyć w tą naszą modlitwę parafię świętej Małgorzaty w Czerniewicach, która teraz przyjmuje w ramach peregrynacji twój wizerunek, Maryjo, w swoim miejscu. Polecamy ci tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, którzy liczą na naszą modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nas dzisiaj. Rozważamy tajemnicę ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie grzechy. Modlitwę jubileuszową roku 1050-lecia Chrztu Polski odmówi ojciec Azariasz Hess, kustosz Sanktuarium Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej. Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Także proszę Państwa, najlepsze są dyskusje. Jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Warszawa Moherowa, jak Państwo wiedzą. No i tak, udało nam się zapędzić ich tak teoretycznie przynajmniej do tych kościółków, żeby się pomodliły te mohery, żeby wiedziały, na jakim gruncie stoją, no bo jak przyjdą Świadkowie Jehowy, to żeby jakiś no, styl był, jakiś poziom w miarę, prawda, kogo ty reprezentujesz, a oni ni be, ni me, ni kukuryku, jak przyjdą Świadkowie Jehowy, to więc tak albo drzwiami, zamykają drzwi, zatrzaskują się. Oczywiście, że to wszystko po chamsku się dzieje. Ani kultura, ani obycia, ani 0,5% psychologii. I tak, nie wiem, no, na razie linia myśla, zobaczymy, co będzie dalej. Bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na